Siemanko, witam was z tej strony, Romek Avron. Dzisiaj przyszła mi paczka od Ant Center z mrówkami. Sobie ją rozpakujemy i urządzimy formikarium dla mrówek. Dobra, no to sobie to otworzymy. Siup. Dobra. Tu, hop. Dobra, kartka tutaj. Moja bąbelkowa. Do niej są chyba mrówki przyczepione. Dobra, sobie to zaraz ogarniemy. I co my tu mamy? Mamy tutaj pęsetę. Dużą fajną pęsetę. Dobra, damy ją na bok. Mamy pipetę, mamy wystrój dla mrówek. Mamy też fluon. Wodę w żelu. Diałomit, czyli absorbent wilgoci, piasek kwarcowy oraz ziarna i poidełko. Tu sobie teraz wyciągniemy formikarium. Dobra, tutaj jest więcej folii bąbelkowej. Hop. Jeszcze więcej folii i mamy formikarium, które wygląda tak. Dobra, no to sobie to jeszcze zdejmiemy tą folię z tego. Tak wygląda to formikarium po rozpakowaniu. Arena jest mała, ale to nic. No to teraz sobie rozpakujemy mrówki. Jest cudnie. Tak oto wyglądają te mrówki, są to Messer Barbarus. Teraz sobie wszystko odpakujemy, czyli na przykład fluon sobie wypakujemy, poidełko i tak dalej, nie? Widzimy się za chwilę. To sobie teraz wsypiemy piasek. Sobie to teraz ładnie wygładzimy i jak coś to dosypiemy więcej piasku. No to zaczniemy teraz sobie wystrój areny. Hop. Tak, mam pęsetę, chłopie. Czemu pęsety nie używam? Miałem pęsetę, kurde, pęsetę, i nie używam pęsety. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will. Everything I'm working on, every night and another song. Jeszcze nam wystarczy tylko nawodnić korek. Tu mi się trochę piasku wsypało, ale to nic. Nawodnić korek, tylko że jest problem, bo miałem pipetę i ona mi gdzieś tutaj spadła i nie mogę jej znaleźć. Czekaj, jakby zrobić tak? I tu też jest miarka, czekaj. Niestety nie znalazłem pipety. Gdzieś wyparowała, więc muszę sobie poradzić poidełkiem. Dobra, spróbujemy tak. Tak, tu spróbujemy nawilżyć. O kurde, za dużo. O nie.
poszło po piasku. Czekaj, to teraz damy tego diomitu, który absorbuje wilgoć. Damy go trochę. I powinno chyba wsiąknąć, mam nadzieję. Później jeszcze tego dołożymy. Dobra. I spróbujemy w takim razie tak zrobić. Udało się znaleźć pipetę. Była w komputerze. Więc zaczynamy nawadniać. Musimy wlać 5 ml wody na korek. I on musi tą wodę wsiąknąć. Jeszcze damy tutaj. Jak wsiąknie, to nalejemy kolejne kropelki. Więc widzimy się za chwilę. Jeszcze na arenie porozstawiałem trochę diamitu, żeby ładnie absorbował tą wilgoć z areny. Udało nam się nawodnić. Teraz tylko wsypiemy im pokarm mróweczką i możemy ich powoli wpuszczać. Je. One sobie je znajdą. Wezmą ile będą chciały. Dobra, jeszcze przysypiemy im takich drugich ziarenek. Takich. O. I tyle im wystarczy. A teraz będziemy delikatnie otwierali im probówkę. Oj, powoli. Dobra. I dajemy probówkę tak. I czekamy, aż się przesiedlą. Jak widać, mrówki sobie chodzą. Przed chwilą tutaj wchodziły do gniazda. A teraz właśnie widzę, że królowa zaczęła chodzić. I mrówki zaczęły chodzić z jajeczkami. Jedna mrówka weszła właśnie do gniazda. Jedna mrówka właśnie wniosła sobie ziarenko do gniazda. Tylko jedna mrówka. Powoli mrówki zaczęły wchodzić. I ogarniać, co tu się w ogóle dzieje. Są tu aż 4 mrówki. Możemy zauważyć, że mrówka niesie właśnie jajeczko. Pierwsze wylądowało w tym miejscu tutaj. Czyli jest możliwość, że zaczynają się już przenosić na serio. Właśnie królowa chyba wychodzi. Tutaj mrówki niosą jakieś jajeczka dalej. Tutaj też noszą. Królowa wyszła. Wyszła królowa. O Jezu, co się dzieje? Gościu. Właśnie królowa się wróciła, ale korzystając z okazji posmarujemy trochę fluenem tutaj pod tym wieczkiem i wtedy odsłonimy to wieczko, żeby miały lepszy przepływ powietrza, bo trochę za dużo nawodniłem i zgromadzała się tutaj para wodna. Więc będzie to otwarte na jakiś czas, lecz posmarowane fluenem. Proszę, jak niesie jajeczka ładnie. Tutaj, gdzie jest najwilgotniej. Tutaj zostawi pewnie. Dobra, mamy... O, ile tu mrówek chodzi! I królowa też! Ile tam mrówek chodzi, ja pierdzielę. I królowa też tutaj coś próbuje robić. I spada. Więc na razie jeszcze nie będę smarował fluonem. Zobaczymy, czy wejdzie do gniazda, czy nie. Piękna jest ta królowa. Czy będzie wchodzić? Nie. Jeszcze nie. Ta mrówka chyba niesie ten taki mrówczy chlebek, co sobie robią. Czyżby to było to? Czy jakiś śmiecik? Tego to niestety nie wiem, ale teraz zabierzemy się jednak za smarowanie góry fluonem, bo mrówki się już uspokoiły. Dobra, zaczynamy smarować. Ale to jest płynne. Już właśnie skończyłem smarować szkło fluonem. No i teraz czekamy, aż zacznie wysychać.
Kolejna larwa zostaje tutaj wnoszona. Tutaj idzie kolejna larwa. Coraz więcej mrówek tutaj przychodzi do tego i przynoszą chyba właśnie jajeczka. Jedna wnosi, druga wynosi, nie wiem o co chodzi. A dalej czekamy jeszcze na królową, która będzie przechodziła i zobaczymy wtedy, gdzie się usadowią. Myślę, że tutaj na dole, w tym oto miejscu tutaj. Przy okazji fawusku damy trochę wody w żelu. Zobaczymy, czy będą chciały, czy nie. Trochę nabrałem na pęsetę, teraz włożę korek do formikarium. Niestety mnie przy tym nie było, ale królowa się przyniosła. I siedzi tutaj z jajeczkami. Tutaj w tym miejscu zbierają sobie nasionka. W tym też i w tym też. Tutaj jest ich najwięcej. Mrówki zbierają coraz więcej ziarna w miejsca, gdzie jest sucho. Przez noc mrówki obsypały sobie boki korku piaskiem. I zebrały też dużo ziaren oraz diomit, który tutaj nie wiem skąd się wziął, ale jest. Tutaj jest ziarno, tu jest ziarno i tu jest ziarno. Ale jeszcze trochę ziarna im zostało, więc może sobie zniosą. Posmarowałem już fluorem tutaj brzegi formikarium, żeby mrówki się nie przedostawały i żeby mógł im uchylić, żeby im się wytrzyło. My z serką damy dzisiaj wody. Pani Gerki dostały mszyce. Wymyśliłem, żeby mrówkom nawadniać szczykawką. Tutaj będę tak siup wszczekiwał albo gdzieś w korek. Dzisiaj nakarmimy lasiuski. Teraz nakarmimy sobie Messer Barbarus. Tam widzę jakąś wielką larwę. Może żołnierz będzie. A tam będzie przybliżone albo będzie zdjęcie.
Była sobie poczwarka przed... przepoczwarzowieniem. A tutaj możemy zobaczyć świeże jajka. Taki oto kawałek świerszcza idzie do mrówek. Nigerki lubią sobie zjeść świerszcza. Sorki tak samo nie pogardzą świerszczukiem. Właśnie się do niego zabramy. Poruszenie w gnieździe. Zobaczcie, jaka królowa jest napompowana już. Masakra. Robotnice? Też. Jestem taka duża larwa. Dobrze ją teraz widać. Większa niż wszystkie. Mesorki sobie trochę tam zjadły. To im to wezmę. I zobaczymy, czy będzie więcej jajeczek po białku. Tam jest mrówka, świeżo przed wykluciem, koło tej wielkiej larwy. Mrówka, która się niedługo wykluje. Świeżo wykluta mrówka. Taka jasna. Tutaj możemy zauważyć już dwie nawet, dopiero co wyklute mrówki. Damy dzisiaj mrówkom świeże ziarna oraz damy im nową wodę do poidełka. Taką właśnie porcję dostaną oraz wodę. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love. Woda stawiona, jedzenie podane. Tutaj pracują. Tutaj też coś pracowały i noszą ziarna właśnie. Tutaj sobie trochę zniosły. Każda prawie ma ziarno. Będą je mielić i karmić pewnie pozostałe mrówki oraz królową. Mrówki zrobiły sobie kubkę z maku i zniosły jeszcze trochę ziarenek. Mrówki dalej pracują. Zobaczymy, co będzie jutro. Tak właśnie powstaje mrówczy chleb. Tyle ziarna nazbierały. Z tej kubki, która była tutaj, minął miesiąc czasu od karmienia białkiem, więc dzisiaj nakarmimy mesorki i nigerki mącznikami. Pierwszy posiłek otrzymają lasiuski. Pokrojony mącznik, o nie. Zobaczymy, czy będą chciały się za to zabrać. Mrówki właśnie zauważyły, że jest jakieś jedzonko nowe i będą się pewnie zajadać zaraz, ale jeszcze nakarmimy te oto mrówki. Tak właśnie oto podamy mącznika mesorkom. Jeszcze się nie spodziewają takiego posiłku. Kładziemy. Idealnie. Teraz czekamy na reakcję. Jeszcze sobie zobaczymy, co tam u lasiusków. Później zobaczymy, co u barbarosów. Pracują, pracują, te mrówki pracują. Noszą mak. Tyle tego maku zniosły, że masakra. One nigdy nie pogardzą białkiem.
Muszę im jeszcze fluanem posmarować. Spróbujemy zrobić to dzisiaj. Nie nagram wam tego, bo to ciężko będzie smarować brzegi ścianek. Możemy zauważyć, jak jakaś mrówka karmi królową. My sorki jeszcze nie zauważyły jedzenia. Lasiuski już tam się karmią nawzajem. I przed chwilką właśnie posmarowałem fluonem rogi ścianek, żeby właśnie żadna mrówka nie przyszła. Minęła dobra godzina, a mrówki dalej się tego nie tknęły. Może nie znalazły. Natomiast lasiuski dalej jedzą. Lasiuski dalej jedzą, nawet wchodzą do środka męcznika. A my sorki dalej się nawet nie zebrały. Więc muszę im wyjąć tego mącznika. Dalej czekamy na żołnierza, który jest w tym miejscu. Ten biały, taki wielki. A tutaj jest piękna królowa. Gdzieś na internecie widziałem, że ktoś sprzedaje poczwarki Lasius Niger, więc pomyślałem, że pożyczę sobie z natury i zobaczymy, co mrówki z tym zrobią. Albo je zjedzą, albo je będą, albo się będą nimi opiekować. Więc zobaczymy. Na razie je wnoszą. Właśnie niesie jedną poczwarkę. Niestety mi się miejsce skończyło i nie zdążyłem nagrać, jak wnoszą. Lecz dziś Lasiuskom damy miód ukraiński albo rosyjski. Dokładnie nie wiem. Jedna mrówka właśnie zaczęła jeść miód. Mrówki zabrały się do jedzenia. Właśnie kolejna przychodzi. Mrówki zniosły wszystkie poczwarki do gniazda. Podejście drugie. Przekroiłem im mącznika znowu mesorką i czekamy, czy w ogóle jakaś wyjdzie i czy się dowiedzą, że go dałem. W końcu się udało. Wszystkie mrówki po kolei wychodzą. Jedno jakieś ziarno znowu wnosi. Tak to tutaj jest ruch w gnieździe niesamowity. Tutaj karmią już królową, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale tutaj jest niesamowity ruch. Strasznie dużo mrówek w tym miejscu. Jedna mrówka próbuje przesunąć mącznika, ale jej się nie udało. A tak to dużo mrówek strasznie chodzi właśnie po tej arenie. Tutaj, jak mówiłem, już jest ruch straszny. Tutaj tak samo. A u królowej praktycznie nic ciekawego się nie dzieje. Chyba, że ta wielka poczwarka, rośnie powoli, nie? Mrówki także korzystają z poidełka. Tutaj możemy zobaczyć, jak mrówki jedzą swój taki mrówczy chlebek. Możemy zauważyć tu już kolejną. Tutaj mrówkę, która dopiero co się wykluła. A chyba żołnierz właśnie się wybarwia, więc niedługo też będzie się wykluwał. Chyba właśnie się wykluł żołnierz. Ten tutaj właśnie. Na razie jest taki bez koloru, ale będzie miał kolor. U lasiusów wylęgły się albo królowe, albo samce ze skrzydłami. Możliwe, że z tych jajek, które wziąłem z natury. Tutaj mamy proces wychodzenia królowej albo samca z poczwarki. Właśnie coś wyszło z tej poczwarki. Mrówki się tym zajmują, jak nie wiem. I wam nagram, jak już wyjdzie całkiem.
Dzisiaj nakarmimy mrówki mącznikiem. Właśnie widzimy, że mrówki zaczynają ogarniać tego samca albo królową. Spróbuję wam zbliżyć, które to jest, ale myślę, że widzicie. A za ten czas damy im mącznika. Dokładnie w tym miejscu jest świeżo wyklute to coś, co wyszło właśnie z poczwarki. A teraz pasowałoby nagrać mesorki i dać im jeść, a damy im mącznika, bo ten żołnierz musi coś zjeść, żeby urosnąć, co nie? Oraz damy mesorkom wodę w żelu i zobaczymy, czy będą chętnie ją przyjmować, czy nie. I hop, mącznik wlatuje na rejony oraz woda w żelu. Mrówki nawet olały jedzenie, wolą wodę w żelu. Tutaj możemy zobaczyć, że mrówki piją wodę w żelu wraz tutaj, jak ją dźwigają do królowej. Mrówki chyba lubią tą wodę, więc zrobię wam timelapsa. Jak widzimy, tutaj będzie zaraz nowa mrówka, dokładnie tutaj, pod tym żołnierzem. O, widać było jej głowę. Też niedługo się wykluje. Tam widać też jakieś nowe jajeczka. Tutaj są stare jajeczka. I zauważyłem, że mrówki z tą wodą w żelu jakby łączą ten swój taki chlebek. Gdzie one są? Gdzieś były, tu. O, połączyły sobie chlebek z tą wodą. A lasiuski trochę zjadły, trochę nie zjadły. Jedną właśnie mrówkę widzicie tutaj w środku mącznika, jak sobie tam właśnie coś zajada. A z drugiej strony widzimy więcej tych samców albo królowych i będą się szykowały pewnie do rójki niestety. Drugie podejście nakarmienia mesorków. A więc wjeżdża mącznik oraz damy im wody w żelu. A do lasiusów wjechał kawałek pszczoły oraz głowa mącznika. A tak wygląda gniazdo po wykluciu większej ilości tych jajeczek. Dajemy jeszcze wodę w żelu mesorkom i spróbujemy ją dać tak, żeby miały blisko z wody do mącznika. No i tak zostawimy na razie, zobaczymy, co się będzie działo. One wszystkie siedzą jak na razie tutaj i chyba tylko tutaj, bo to nie widzę żadnej... Nie, jest jedna chyba. Dobra, no wszystkie siedzą prawie tutaj. Zauważyłem, że jedna mrówka lata właśnie tutaj, gdzie się nawadnia, więc muszę ją wpuścić. Pewnie uciekła przy otwieraniu. Mrówki zaczęły mieć rójkę chyba. Tutaj na przykład nie wyostrzyło się, ale tutaj jest na przykład... O, teraz widać, że tu jest samiec. I dużo mrówek strasznie chodzi właśnie po arenie, czyli jest rójka, tutaj drugi chodzi, samiec, więc chyba mają, raczej na pewno mają rójkę, ale nie wiem, co się stanie, jeśli nie wylecą te mrówki. Zobaczymy. Mesorki nie zjadły ani nie wzięły wody, więc damy im trochę ziarna u góry na arenę oraz nawodnimy im korek. Natomiast lasiuski zjadły i w ogóle są super. Korek już nawodniony, więc teraz wsypiemy trochę ziaren. Myślę, że tyle im wystarczy na razie, bo mają przecież dużo ziaren, nie? Białka nie chcą jeść, też nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to się zmieni i będą bardziej chętne do jedzenia białka. Na razie koniec mrówek, bo nic ciekawego się nie dzieje. Lecz znalazłem królową Lasius Flavus. Od ostatniego filmiku, czyli tego tutaj z mrówką, który był przed chwilą, minęły 2 miesiące, więc zobaczymy, co się stało z królowymi Lasius Flavus oraz nakarmiłem mrówki miodem. Przy okazji pokażę wam, co słychać u mesorków i lasiusków.
A więc Lasius flavus ma już pierwsze potomstwa. Jak możecie zobaczyć, już sobie ładnie tutaj chodzą. W tej próbówce ich jest najwięcej, w tej tutaj. Jeszcze wam pokażę, jak wyglądają z bliska. Tak właśnie wyglądają z bliska, są takie miodowe. To są chyba świeżo co wyklute, bo są takie białe jeszcze. Więc lećmy je nakarmić. Lecz przed nakarmieniem jeszcze zobaczymy sobie aktualizację mesorków i lasiusów. Tak wygląda arena u mesorków, strasznie zasyfiona. Jakieś tutaj martwe mrówki leżą. Tak wygląda gniazdo, sobie tutaj poznosiły i tutaj ich jest już więcej, no. Fajnie to wygląda. Mrówki pracują cały czas, mielą ziarna i robią z nich mrówczy chlebek. U lasiusów jest straszny syf na arenie. Mrówki chodzą wszędzie. Kiedyś zauważyłem, że sobie zaczęły kopać dziury i właśnie tam wchodzą. O, jedna mrówka tam będzie wchodzić? Nie. A tutaj jest ta dziura, w tym miejscu. O, jednak będzie wchodzić. Weszła. Pod spodem widać tylko jakieś korytarzyki małe, ale nie wiem, co tam się dokładnie dzieje i po co to zrobiły. A w gnieździe jest strasznie dużo mrówek i tu jest jakaś nawet jakaś młoda, taka biała. Strasznie jest dużo w gnieździe, w tym miejscu, bo pewnie mają tutaj dobrą wilgoć. A tutaj zauważyłem, że właśnie mrówka drąży tunel. Tutaj widać wiórki właśnie, korka. I jedna mrówka cały czas tutaj pracuje. Nie wiem, czemu inne jej nie pomogą, ale mniejsza. Teraz nakarmimy mrówki miodem. Jak to zrobię, to wam pokażę. Właśnie dałem miodu mrówkom. Wystarczy jeszcze dać miodu lasiuskom oraz wyczyścić im arenę troszeczkę. Tak wygląda arena przed sprzątaniem. Tak wygląda po. Myślę, że trochę lepiej. Już jedna mrówka będzie się zabierała do miodu, bo właśnie im dałem. Jak będzie ich trochę więcej, to spróbuję wam zrobić timelapsa. Zobaczcie, co tu się tylko stało, nie? Ile tutaj jest mrówek. To ja w to nie wierzę. Dałem białko lasiuskom oraz mesorkom. Im wrzuciłem do gniazda, bo nie umiały nigdy znaleźć. Znaczy znajdowały, ale rzadko. I zobaczcie tylko, co tutaj się dzieje. Też jest gromada tych mrówek. Spróbuję wam dzisiaj zrobić dwa timelapsy, a nie wiem, czy się mi uda, bo jest już pierwsza w nocy. Nigerki spiły cały miód. Możecie tutaj właśnie zobaczyć. Mącznika nie tknęły, ale miód cały spiły. Mesory właśnie zajadają sobie mącznika. I w sumie to tyle. Znalazłem timelapsa, jak mrówki jedzą komara takiego dużego. Ciągną go do gniazda i go jedzą. Więc wam rzucę przy okazji. Dzień drugi. Mesorki dalej jedzą tego mącznika, co im dałem wczoraj, a nigerki drążą dalej tunel i w sumie nic poza tym. Wypiły cały miód, mącznika nie tknęły. Na razie koniec mrówek, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się, cześć!